Cześć wszystkim, tutaj Karol z Klimatyzacja Katowice, a raczej dzisiaj będzie trochę inaczej. Inne przywitanie powinno być. Powinno być przywitanie... Hejko! Tutaj Karol z Klimatyzacja Katowice. Dlaczego? Bo jedziemy dalej z cyklem Klimatyzator inny niż Rotenso Ucura. Poznajcie klimatyzator o mocy 2,5 kW. Jest to klimatyzator marki Hejko, a tak naprawdę jest to klimatyzator bardzo zbliżony. Wręcz bym powiedział bliźniaczy do Haier Tundra model Green. Na R32. Ten klimatyzator też jest już na czynnik R32. Chciałem Wam go rozebrać, a na lewicie dostęp jest tutaj trochę ciężki, żebyście zobaczyli, co on ma w środku. Zaraz zrobimy sobie wszystkie testy, tak jak w przypadku klimatyzatora Chigo. Klimatyzator jest standardowo, w miarę standardowo zamocowany, jak pozwalał na to miejsce montażu, czyli blok, odprowadzenie skropli do wiaderka na zewnątrz. Ale może najpierw o tym, co jest w środku. Mamy tutaj inwerterowy silnik wentylatora jednostki zewnętrznej, pojedynczy wymiennik, jednorzędowy wymiennik. I co chciałem sprawdzić, czy w tym klimatyzatorze, akurat teraz tego nie będzie widać, za chwilę załączę latarkę, czy w tym klimatyzatorze mamy elektroniczny zawór rozprężny. No i niestety muszę powiedzieć, że nie jest to na kapilarze. Nie wiem, jak to wygląda dokładnie, jeżeli chodzi o Haiera, ale postaramy się przecież też taki klimatyzator założyć i wtedy będziemy mogli porównać. Wiem, że w Haierze w piątce i w Hejko, w piątce i w siódemce jest elektroniczny zawór rozprężny. Jak to jest w Haierze 2,5 i 3,5 kW, nie wiem, ale tak jak mówię, postaramy się założyć taki klimatyzator i wtedy będzie wszystko jasne. Rozkręcimy sobie i dojdziemy do zaworu rozprężenia. No tutaj będzie mi to trochę ciężko. Za chwilę, tak jak mówię, pokażę Wam, jak to wygląda, jak załączę lampkę, ale może najpierw z grubsza pokażę Wam go z zewnątrz. Przetłoczki, jak wyglądają i tak dalej. Jest on na pewno nieco grubszy niż prezentowany ostatnio Chigo. Z tyłu wymiennik jednorzędowy, pokryty powłoką Bluefin. Od przodu wygląda tak. I cały grill też prezentuje się bardzo fajnie. Teraz będziemy do góry nogami lecieli. Mamy pokrywę na zawory i od tej strony prezentuje się tak. Jedziemy do środka, do agregatu, załączam latarkę i pokazuję, jak to wygląda, co tam w nim drzemie. Latarka odpalona, coś więcej widać, ale nie najwięcej. No, co ty widzimy? Kolanko od jednorzędowego wymiennika i myślałem, że to chycę, ale niestety nie. Tam w otchłani gdzieś jest takie gumowato-asfaltowate coś, co okrywa kapilary. Niestety nie widać tutaj standardowo, jeżeli byłby tutaj elektroniczny zawór rozprężny, gdzie mniej więcej w tym miejscu byłaby widoczna cewka i doprowadzone do niej kable. Idziemy do środka. Jesteśmy już w środku i przypatrzcie się, jeżeli ktoś widział wcześniej Haiera model Tundra Green, a nie widział Hejko, no to może zobaczyć, że to jest zbieżne. Przejedziemy od jednej strony, jak on wygląda. Od dołu. I zaraz będę omawiał, jak tu jest instalacja zrobiona. Chłopaki się, widzę, tutaj trochę natrudzili. Jeżeli chodzi o odstawanie od ściany dołem, to w miarę fajnie przylega i jest dość dużo miejsca. Prostość obudowy oceniam na dobry plus. A to już cała instalacja. Trochę musieli się tutaj nagimnastykować, bo przeciskali przewody pod rurkami od centralnego ogrzewania. Ale jak się chce, to się da. No i tutaj mamy akcesoria wszystkie do korytek. I będzie się robiło coraz ciekawiej, ponieważ tutaj mamy dorzeźbione korytko docięte do parapetu i w tym miejscu wychodzimy na zewnątrz. Widzicie, jak wygląda klimatyzator. Teraz porobimy sobie testy głośności. Rozpoczynamy próby głośności. Pilot w dłoni. Standardowo, tak jak podczas poprzedniego testu, jestem oddalony jakieś 1,50 m. Stoję od klimatyzatora najpierw na wprost, a potem zrobimy sobie od boku. Klimatyzator teraz jest w funkcji auto i zmieniamy prędkość na największą.
Teraz będzie średnia prędkość. I prędkość najniższa. Przechodzę od boku, czyli 45 stopni do klimatyzatora i robimy to samo. Tylko widzę, że w odwrotnej kolejności, czyli mamy prędkość najniższą. Średnią. I prędkość najwyższą. Omówię Wam może jeszcze samego pilota od klimatyzatora, jakie ten klimatyzator ma funkcje. Jest pilot w miarę zgrabny, fajny. Co tutaj mamy w ogóle? Część to jest pilot niestandardowy, tylko pilot uniwersalny, więc mamy tutaj zarówno żaluzję poziomą, jak i regulację żaluzji pionowych, która niestety w tym modelu nie jest ruszana z pilota. Pilot i klimatyzator reaguje, ale żaluzje są normalnie ustawiane mechanicznie na boki. Robimy to ręcznie. Mamy przycisk załącz, wyłącz. Co jest fajne, mamy wyciągnięte, szkoda, że nie podkolorowane na kolory, bezpośrednio z pilota, z danego przycisku możemy załączyć sobie chłodzenie, wtedy mamy na górze śnieżynkę, ogrzewanie, wtedy mamy słoneczko lub osuszanie. Przełączę z powrotem na chłodzenie. Zmiana temperatury następuje góra-dół przyciskiem temp. Tutaj mamy przycisk swing, który porusza żaluzjami góra-dół. Raz naciskamy, żaluzja zaczyna się ruszać. Drugi raz naciskamy, żaluzja zatrzymuje się w tym momencie, w którym nacisnęliśmy. Co jeszcze? Przycisk na środku zmiany prędkości wentylatora. Teraz jesteśmy w auto, mrugają kwadraciki, prostokąty. Pierwszy, drugi, trzeci bieg wentylatora, intuicyjnie. Poza tym, co mamy? Mamy przycisk slip. Co robi przycisk slip? Zaraz zobaczycie. Nie zobaczą. Zobaczą. Przycisk slip służy do gaszenia wyświetlacza. Trzeba było doczytać dokładnie w instrukcji obsługi. Ma jeszcze w połączeniu z extra function i tak dalej, innymi przyciskami funkcyjnymi, możemy coś sobie tam nastawiać, chyba ile, przez jaki okres czasu w ogóle ma być klimatyzator załączony, ale to trzeba było doczytać. Pytałem się, bo jest przycisk też. Wyjdźmy sobie z tego trybu. Jest przycisk HELD. Co on robi? Tak naprawdę zmienia nam diodę, kolor diody na wyświetlaczu. Pytałem się, czy jest tutaj opcja, dla mnie to jest opcja jonizatora, ale niestety w tym klimatyzatorze jest to podstawowa wersja, nie ma jonizatora. Więc jak ktoś jest alergikiem lub czymś koło tego, no to niestety nie dla Was ten klimatyzator, jeżeli wierzycie w takie rzeczy jak jonizator. No i to by było tyle na temat tego pilota. Mamy tutaj jeszcze ustawienia timera, załącz, wyłącz, ale tego nie będę omawiać. Klimatyzator teraz załączony jest w funkcję grzania. Pokażę Wam mniej więcej, jaka jest głośność takiego klimatyzatora na zewnątrz. No i potem przełączymy go w funkcję chłodzenia. Ale co Wam chciałem powiedzieć o tych klimatyzatorach Heiko, Haier, jeden czort, tak naprawdę pewnie jedna fabryka. Co mogę o nich powiedzieć? Bardzo wszystko robią płynnie. Bardzo jest to wszystko rozwleczone w czasie. Nie ma tutaj żadnych działań typu na hura, że załącza się agregat, po minucie czy po dwóch sprężarka wkręca się na maksimum, tylko jest to wszystko stopniowane.
po minucie sprawdza, jakie są odczyty, po dwóch minutach sprawdza, jakie są odczyty i delikatnie wzrasta częstotliwość sprężarki. Klimatyzator chodzi obecnie jakieś 3 minuty, 4 minuty w funkcji grzania. W środku już się jednostka na pewno uruchomiła. No i powiem szczerze, chyba więcej z tego hałasu nie wykręcimy, więc jedźmy z tym koksem. Pokażę Wam. Od jednej strony ja się przymknę standardowo, pojeżdżę trochę kamerą z prawej, z lewej strony i zobaczycie, jaki jest głośny. Klimatyzator przełączył się teraz w funkcję chłodzenia. Przełączył się, bogato powiedziane. Ja go przełączyłem tym oto pilotem przez szybę. Też działa. Przełączyłem go w funkcję chłodzenia. Też się zamykam. No niestety nie będzie tutaj jakichś rewelacji, jeżeli chodzi o głośności, ponieważ na zewnątrz mamy 4 stopnie, czyli odpada nam praktycznie szum wentylatora. Coś tutaj się ciepła wydobywa, ale nie wiem, czy on w ogóle się kręci. Sprawdźmy to może. Kręci się, ale zobaczcie, z jaką prędkością. Praktycznie tyle, co nic, więc zamykam się przy wyższych temperaturach. Na pewno będzie bardziej hałasować, będzie wkręcona bardziej sprężarka i będzie bardziej wydmuchiwać powietrze. No ale to na razie pokazuję Wam, uciszam się i pokazuję, co jest dostępne przy takich temperaturach. Jak sami mogliście zauważyć, klimatyzator zarówno wewnątrz, jak i jednostka zewnętrzna jest naprawdę cichy. Jeżeli chodzi o klasę ekonomiczną, a raczej tak bym celował tym klimatyzatorem, no nie jest to żadna klasa średnia ani klasa premium, zwykły biały plastik, nie ma się co po tym spodziewać, nie wiadomo czego, to wypada naprawdę bardzo dobrze. Zaraz porównamy to, no nie wiem jeszcze, nie pamiętam jakie były odczyty, jeżeli chodziło o klimatyzator Chigo, ale jeżeli chodzi o jednostkę zewnętrzną, to już na ucho jest to po prostu dużo ciszej i dużo przyjemniejszy. Jeżeli szukacie klimatyzatora, który ma być niedrogi, a ma pełnić rolę klimatyzatora do sypialni czy też do salonu, to myślę, że to jest pozycja godna polecenia. Zarówno Heiko, jak i Haier Tundra Green. Dwa takie same tak naprawdę klimatyzatory, trochę się tam różnią opcjami, bo w tym klimatyzatorze na przykład nie możemy dołożyć sobie modułu Wi-Fi, bo zwyczajnie nie mamy na niego miejsca. No ale cena robi swoje. Jeżeli jesteście zainteresowani takim klimatyzatorem do domu, do biura, gdziekolwiek, do grzania, do chłodzenia, to zgłoście się najlepiej telefonicznie, a jeżeli chcecie napisać do nas maila, to zarówno jedna i druga forma kontaktu będzie umiejscowiona w opisie tego filmu, no i można tak czy siak z nami się skontaktować. Ja już muszę lecieć w kolejne fascynujące miejsce, ratować świat. Do zobaczenia następnym razem na montażu. Cześć!